Proszę Państwa, jak bezpiecznie kupić używany samochód? Bezpiecznie nie tylko w sensie, żeby nie stracić, bo dzisiaj 25 dzień lipca i przypada Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a bezpieczeństwo na drodze to z jednej strony i uważność kierowcy i znajomość przepisów, a z drugiej dobry stan samochodu. Ze względu na cenę i lepszą dostępność większość Polaków kupuje samochody używane, często od osoby prywatnej, wcześniej nieznane. Jak sprawdzić samodzielnie stan kupowanego auta? Na co zwrócić uwagę? Razem z nami Radosław Kopania, prezes Platformy Aukcyjnej Samochodów Używanych bitcar.pl oraz dyrektor operacyjny Platformy Pole Leasingowe.pl. Dzień dobry, witamy na antenie. Witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło. Najpierw jednak nawiążę do cen. Najczęściej to kupujemy takie auto używane do 30 tysięcy złotych, prawda? Bo na takie tak, nas tak stać, tak, prawda? Ale jakbyśmy potem patrzyli, po ile te samochody są sprzedawane po jakimś czasie, to za ile najczęściej? Jak mówią statystyki? To wszystko w zależności oczywiście od kilku wypadkowych, z którymi mamy do czynienia. Najbardziej tutaj liczy się ten stan utrzymania i stan techniczny. Na to też przy początkowym zakupie zwracają uwagę kupujący i sprzedając również taki pojazd musimy mieć to na względzie, że jeżeli będziemy być on zadbany, będziemy prowadzić starannie dokumentację eksploatacyjną takiego auta, możemy za niego dostać odpowiednio więcej. W momencie, kiedy mieliśmy na rynku do czynienia z COVID-em i tutaj z tą całą sytuacją, mieliśmy takie dosyć dziwne zjawisko. Mogliśmy zaobserwować, że auta nabyte przed pandemią można było po roku sprzedać za 20-30% więcej z uwagi na to, że te pojazdy po prostu nam zdrożały. Było to związane z przerwaniem łańcuchów dostaw do salonów. Co za tym idzie, te auta nie były tak dostępne. Popyt był duży, natomiast nie było tej podaży, więc mogliśmy zaobserwować wzrost tych pojazdów, cen pojazdów o 30% nawet. Osoby, które kupiły auta za 10, 20, 30 tysięcy, mogły liczyć na co najmniej 20-30% zysku przy ewentualnej odsprzedaży w tym okresie. Także mogliśmy to zaobserwować. W tej chwili rynek troszeczkę wyhamował. Już mamy do czynienia z takim uspokojeniem względem podaży i popytu, więc te ceny już nam powoli się normują. No tak, no patrzę po prostu na te liczby, które wy podajecie ze swojego badania. 42% to właśnie te samochody do 30 tysięcy. Ile zapłaciłeś za samochód, jak pada to pytanie? A jak pada pytanie, za ile sprzedałeś samochód, no to okazuje się, że za mniej niż 10 tysięcy, aż 44% odpowiedzi, czyli no to niejako udowadnia, że to jest taki przepływ. Kupujemy ten używany samochód nieco drożej, a jednak on się tak zużywa, że sprzedajemy taniej. Można iść na taki skrót myślowy. Tak, czasami tak, ale to też tak jak mówię, trzeba uważać na sytuację regionalną tak zwaną i sytuację, którą kształtuje nam tutaj rynek i ewentualnie wszystkie te naczynia połączone, które z tym rynkiem są bezpośrednio związane. Natomiast tak, jeżeli kupujemy samochód do 10 tysięcy i później chcemy w jakimś dłuższym okresie czasu go eksploatować i później wystawić na sprzedaż, nie ma się co oszukiwać, na pewno troszeczkę na nim stracimy. No jasne, no ale teraz tak, podobno 60% samochodów sprzedawanych jest bezpośrednio osobie wcześniej nieznanej. To czy ten kupujący wie tak naprawdę, co kupuje? Jest do tego w jakikolwiek sposób wyposażony w wiedzę? No są osoby, które się znają na motoryzacji, ale nie wszystkie. Jak to wygląda? Oczywiście, tutaj w 100% się zgadzam. Niektórzy mają tą wiedzę i wiedzą kolokwialnie mówiąc, gdzie zajrzeć, co sprawdzić i na co zwrócić uwagę. Natomiast jest grono kupujących, którzy po prostu w tą wiedzę wyposażeni nie są. Dlatego warto korzystać z wiedzy ekspertów. Warto sprawdzać nawet w internecie, na co zwracać uwagę. My jako firma staramy się jak najbardziej transparentnie przedstawiać stan techniczny pojazdu, dlatego też do każdego przedmiotu załączamy wyceny biegłego rzeczoznawcy. Oględziny biegłego dają nam pewność, że on zajrzy we wszystkie te miejsca, o których nawet potencjalny kupujący nie będzie nawet wiedział, że powinien. Także tutaj jest weryfikacja pod względem stanu technicznego takiego pojazdu, chociażby takiej
podstawowej rzeczy, jak pomiar grubości powłoki lakierniczej. Każdy rzecz od nas to jest wyposażony w miernik grubości powłoki, jest w stanie stwierdzić, czy jakiś element był powtórnie lakierowany, czy też nie. To oczywiście nie daje nam w 100% wiadomości i informacji, czy auto nie brało żadnej kolizji, bo ono po prostu może być tak dobrze naprawione, że nawet miernik tego nie wykaże z uwagi na dbałość, w jakiej ta naprawa została wykonana, ale co za tym idzie, to dobrze, bo jeżeli auto miało jakąś niewielką szkodę i zostało profesjonalnie naprawione, to nie mamy się czego bać. Natomiast taka wiedza jest bardzo cenna i mówi nam coś na temat tego pojazdu. Więc to jest jakby taka podstawa. Drugą sprawą jest oczywiście przebieg. To jest bardzo, on mocno koreluje z wartością pojazdu. Niejednokrotnie ten sam rocznik auta potrafi być 30% tańszy z uwagi na ponadnormatywny przebieg. Czyli jest to dla takiego auta z 2019 roku, które posiada przebieg w granicach 300-350 tysięcy, jest już znaczny przebieg. On będzie na pewno bardzo obniżał kwotę, wartość tego pojazdu. Natomiast przebiegi w granicach 100-110 tysięcy, to możemy się spodziewać, że to po prostu te auta będą droższe. Co za tym idzie, ten stan techniczny tego pojazdu oczywiście, to, że elementy są mniej wyeksploatowane, na to należy zwracać uwagę i na to z badania, które przeprowadziliśmy, też widzimy, że konsumenci tą uwagę zwracają. Więc tutaj warto patrzeć, czy pojazd oczywiście ma udokumentowaną przeszłość, to znaczy, czy są książki serwisowe, czy są jakieś faktury, które wcześniejszy właściciel gromadził i sukcesywnie przy jakichkolwiek naprawach czy wymianach ma. Jest to dla nas informacja, że jednak wszystkie te naprawy zgodnie z deklaracją sprzedającego zostały przeprowadzone i to auto było na czas serwisowane i ma wszystko wymienione zgodnie z zaleceniami producenta. To są bardzo ważne rzeczy. Mm-hmm. Tak, bo pan wspomniał o tym, że fachowiec to wie, w co zajrzeć, co sprawdzić w samochodzie i że to są często miejsca, o których by normalny użytkownik nie pomyślał. Jakie to są jeszcze miejsca? To przede wszystkim musimy wiedzieć, że jeżeli chodzi o pojazd, to są tak zwane elementy konstrukcyjne, które nie podlegają według producenta wymianie, czyli na przykład słupek A, słupek B, słupek C. Są to elementy, które się bezpośrednio łączą z dachem. Sam dach, prawda? On też nam wiele mówi. Tutaj, jeżeli chodzi o naprawę tego elementu, są bardzo ograniczone możliwości, dlatego też jakakolwiek ingerencja, czy też lakiernicza tutaj w ten element, może świadczyć o tym, że tutaj auto może mieć poważną, zaznaczam, może nie musi, może mieć poważną przeszłość wypadkową, prawda? To także to są takie miejsca, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tylne błotniki, które też nie podlegają wymianie, to też są bardzo istotne elementy, na które warto zwracać uwagę. Tutaj możemy również zaglądnąć do komory silnika. Tutaj, jeżeli chodzi o mocowania, przykładowo błotników, zajrzeć, czy jest naruszona struktura lakieru. Będzie nam to informowało o tym, że wcześniej taki element był wymieniany, czyli bądź odkręcany z jakiegoś powodu. To też może nam dać do myślenia i przestrzec nas, zapali nam się tutaj czerwona lampka, że może coś jest niekoniecznie z tym w porządku. Jeżeli mamy informację od sprzedającego i jasno nam informuje, że jakaś przygoda bądź też tutaj stuczka miała miejsce, no to jesteśmy spokojniejsi, że potwierdzamy to faktycznie w jego słowach, to potwierdzenie się znajduje oczywiście w odbiciu z faktem. Natomiast warto na to zwracać uwagę, na zaczepy chociażby reflektorów przednich. To są elementy, które bardzo szybko pękają w momencie jakiegokolwiek kontaktu z przeszkodą, więc to również może nas tutaj natknąć i dać takie ostrzeżenie, że tutaj mogło się coś dziać. Jakieś nieprofesjonalne naprawy, czy też jakieś spawania plastików, które są widoczne. Wszelkiego tego typu rzeczy, które nie są usunięte w sposób profesjonalny, mogą nam tutaj bardzo duży sposób pomóc. Bo ja rozumiem, że to oczywista sprawa. Ten, który sprzedaje, chce mieć jak najwyższą cenę, ten, który kupuje, jak najniższą. Ale też, że ten, który sprzedaje, pytany, czy samochód na przykład miał wypadek, to jak to nie jest udokumentowane, to ten sprzedający mówi, nie, ależ skąd, prawda? A pan mówi o tych elementach, które warto sprawdzić, bo one mogą o tym świadczyć. Oczywiście, jak najbardziej. Musimy też wiedzieć jedną rzecz. Tutaj niekoniecznie nawet ten potencjalny sprzedający może taką wiedzę mieć, jeżeli on nie jest pierwszym właścicielem pojazdu. On też dobrze wie, że mógł kupić pojazd i zostać po prostu wprowadzonym w błąd. I dalej jakby proponując do odsprzedaży.
Dokładnie. I nawet może być tego nieświadomy, więc nie zawsze jest to zamierzone ze strony właściciela, jeżeli on tym pierwszym właścicielem nie jest, bo może faktycznie nie mieć takiej informacji. Natomiast będąc wyposażonym w taką wiedzę, na co zwrócić uwagę, gdzie zajrzeć, bądź żeby skorzystać nawet z usług firmy, która taką wiedzę daje bądź zapewnia, my możemy po prostu się przed tym ustrzec. To ja teraz sięgnę pamięcią, pewnie pan pamięta taki odcinek serialu 40-latek, gdzie to szwagier głównego bohatera przyjeżdża do Warszawy, żeby na giełdzie samochodowej zakupić pojazd i tam pojawia się Irena Kwiatkowska, kobieta pracująca jako, uwaga, antypicownik, która ma odkrywać różne takie właśnie sztuczki stosowane na samochodach. No ale niestety szwagier 40-latka nie chce skorzystać z jej usług, no i to się kończy tak, jak się kończy. Taki zawód jest przydatny i byłby dzisiaj przydatny. Dzisiaj też jest nagminny taki proceder ukrywania tego, co w tym samochodzie może być nie tak. Zgadza się. Często możemy nawet spotkać się z takim przekonaniem, że jadąc kupić samochód, wiele osób ma takie wrażenie, że ktoś chce mnie oszukać i jadę z zamiarem zdemaskowania kogoś. Bo niestety tak się utarło na rynku polskim, jeżeli chodzi o sprzedaż tych pojazdów, bo z uwagi na doświadczenie, które tutaj posiadam w branży, wiele rzeczy, że tak powiem, widziałem i faktycznie zdarza się tak, że posuwają się sprzedający bądź wcześniejszy właściciele do różnych sztuczek i różnych wymyków, żeby tutaj jakby polepszyć ten stan tego pojazdu. Natomiast zgadzam się w 100%, że jeżeli nie mamy wiedzy profesjonalnej w temacie weryfikacji stanu technicznego pojazdu, nie wstydźmy się po prostu sięgać po wiedzę fachowców i nie bójmy się tego, bo naprawdę warto. My właśnie na to stawiamy, żeby w 100% być frontem do klienta, poinformować, jak sytuacja wygląda. Jeśli auto było uderzone, to poinformować, że było uderzone, w jakim stopniu było uderzone i jak to wygląda, bo jest taka maksyma, nie ma złych samochodów, są tylko złe ceny, bo ludzie mogą kupić samochód, który był uderzony, wiedząc o tym, po określonej wartości, bo to samochody również jeżdżą po naszych drogach, natomiast kwestią jest tego, żeby nie wprowadzać w błąd klienta, mówiąc, że auto jest bezwypadkowe i płacić za nie i oczekiwać wartości auta bezwypadkowego w momencie, kiedy ono jest po jakiejś poważniejszej kolizji, bo może jest osoba, której będzie to nie przeszkadzało, oczywiście za odpowiednią cenę. Więc tu chodzi też przede wszystkim o urealnienie wartości względem stanu technicznego, bo to jest istotne. Natomiast rzeczoznawca właśnie w ten sposób profesjonalny ogląda ten pojazd i w sposób profesjonalny taką wycenę przedstawia, mówiąc, czy auto kiedyś było uderzone, bądź też nie i w jakim jest po prostu stanie. Także to na no, autopicownik tak zwany, jest antypicownik, jest naprawdę pożądaną profesją, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny. No proszę bardzo, ten serial ma tyle lat, jak się ten termin przyjął z jednego odcinka. No dobrze, ale kupiliśmy takie auto. Panie prezesie, i co potem, żeby zadbać o jego dobry stan? Jakich zasad się trzymać? Ja wiem, że to bardzo ogólne pytanie, no niemniej może pan podpowie coś, co powinni usłyszeć kierowcy. Przede wszystkim dokumentacja wszelkich napraw. To jest to bardzo ważne. Każdy z nas może się postawić w skórze kupującego i zadać sobie pytanie, czego oczekiwałby od pojazdu, który chce kupić. Przede wszystkim chciałby mieć zapewnienie, że wszelkie naprawy, o których bądź czy to eksploatacyjne, czy też inne w toku użytkowania pojazdu, które się wydarzyły, żeby były udokumentowane. To znaczy posiadać albo zlecenia warsztatowe, bądź też faktury za wykonane naprawy, bo po pierwsze jest to potwierdzeniem przybytej naprawy, bądź też wymiany okresowej, czy to olei, czy to klocków, czy to innego podzespołu w samochodzie. I są też swojego rodzaju gwarancją, bo każda firma wykonując jakąś usługę, oczywiście musi w jakiś czas ta gwarancja na tą usługę być. Więc jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o sprzedaż takiego później samochodu. No i oczywiście eksploatacja, zadbanie o karoserię, czyli elementy oblachowania zewnętrznego, jak i elementy tapicerowane w środku. Im auto ładniejsze, no sami z doświadczenia wiemy, że często ludzie kupują oczami, więc ten stan wizualny jest równie
ważny jak stan mechaniczny. Więc tutaj trzeba też zadbać o pojazd w sezonie zimowym, z jakimś tam interwałem go po prostu opukać z tej soli drogowej, która pojawia się u nas na drogach. Często też tutaj można wziąć pod uwagę konserwację nadwozia, elementów zawieszenia. To jest wszystko to, co nam się zwróci przy ewentualnej odsprzedaży, bo jednak auto zadbane i auto, w które sprzedajemy i nie mamy nic do ukrycia, to po pierwsze klient, który od nas kupuje, będzie zadowolony, a my będziemy mieli spokojne sumienie, że sprzedaliśmy coś, za co nie musimy się po prostu wstydzić. I też oczywiście uzyskamy większą wartość. Tak, no w waszym takim badaniu, raporcie to wychodzi na to, że obawa, że kupowany samochód posiada wady ukryte, to aż 77% kupujących deklarowało. No ale potem połowa kupujących, niecała 44%, odkrywała, że w nabytym z drugiej ręki samochodzie są te wady ukryte, ale poważnych tak naprawdę jest tylko 8%. No nie wiem, tylko czy aż? To wszystko w zależności od wymiaru tej wady ukrytej, bo nie wszystko jesteśmy w stanie dopatrzeć przy zakupie i to musimy mieć tego świadomość, bo nawet starając się zweryfikować, no każdy jest tylko człowiekiem i każdy i jesteśmy w stanie po prostu coś przeoczyć, więc w toku eksploatacji mogą wyjść jakieś ewentualne wady, które nie były widoczne podczas zakupu. Miejmy też świadomość tego, że kupujemy tylko i wyłącznie rzecz. To jest tak, że jeżeli coś jest sprawne w danej chwili, no może po prostu popsuć nam się za tydzień, za dwa, za trzy i wcale nie musi być tutaj winy sprzedającego, bo on nie musi mieć wiedzy na temat tego, że to po prostu było zepsute, bo nie było w tym momencie. Natomiast różne rzeczy się dzieją. Także tutaj dlatego jest tutaj więcej osób, które twierdzą, że te wady się pojawiły, natomiast były one wadami niewielkimi. Myślę, że to ewentualnie jakieś takie niedopatrzenia przy zakupie, których nie widział wcześniej kupujący, natomiast dojrzał je w trakcie już eksploatacji. Natomiast jeżeli mówimy o tych wadach 8%, mogą być to różnego rodzaju rzeczy. No nie możemy tutaj wykluczyć świadomego ingerowania przez sprzedającego w polepszenie tego stanu technicznego. Może się tutaj znaleźć takie przeciwieństwo pani Ireny Kwiatkowskiej, taki picownik, nie antypicownik, tylko wręcz picownik. No i z czystym rozmysłem po prostu polepszał w nieprofesjonalny sposób stan pojazdu, chcąc u niego za większą kwotę uzyskać. No tego no też nie możemy nigdy wykluczyć. No dobrze, ale teraz tak. Instytut Samar liczy, że średni wiek auta w Polsce to jest nieomalże 16 lat. I że te samochody są coraz starsze. A w związku z tym, co? Te problemy przy zakupie będą coraz większe, jak pan rokuje? Tutaj mamy do czynienia właśnie z wzrostem tego wieku z uwagi na pewnie też na wzrost cen tych pojazdów, bo one faktycznie, tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, wzrosły w okolicach 20-30%, one dopiero teraz wyhamowują. Jeżeli chodzi o stan techniczny, wszystko w zależności skąd ten pojazd pochodzi. Zauważyliśmy taki trend, że jeżeli chodzi o pojazdy używane, dużo lepiej sprzedają się i dużo większym zaufaniem darzą klienci pojazdy pochodzące z rynku rodzimego, to znaczy niesprowadzane i już zarejestrowane. Z uwagi na to, że często pojazdy sprowadzane, nie mówię zawsze i nie chciałbym tutaj, żeby ktoś myślał, że każdorazowo tak jest, auta z zagranicy bardzo często są autami, to są auta, które sprowadzają handlarze i są to auta uszkodzone. Oni je naprawiają i sprzedają i wprowadzają je na rynek tutaj polski. Natomiast jeżeli chodzi o ich stan techniczny, wszystko w zależności od tego, w jakim stopniu profesjonalizmu została ta naprawa wykonana. Czy będziemy mieli i tutaj wzrost usterek tych samochodów, na pewno z wiekiem idzie niestety eksploatacja, co za tym idzie, no te elementy są bardziej zużyte, no to nie możemy się oszukiwać, że na pewno troszeczkę to wzrośnie, jeżeli chodzi o ewentualne usterki występujące w tych samochodach. Jeżeli coś jest coraz starsze, no nie możemy się oszukiwać, że one będzie coraz lepsze. Radosław Kopania był naszym rozmówcą. Przypomnę, bitcar.pl i poleleasingowe.pl. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A tak w ogóle, proszę państwa, no takie... Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.